Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Proszę Państwa, w ostatnim odcinku rozmawialiśmy o tym na kanwie naszej książki Nie w nawiasie nasza wojna, że niepostrzeżenie posuwamy się ku wojnie. Troszkę jak dziecki chłopiec, któremu wydaje się, że będzie dobrze. W ostatnim naszym programie mówiliśmy o tym, że nie wygląda to dobrze. Oleg Soskin, doradca dwóch prezydentów Ukrainy, jednoznacznie wskazuje na to, że zagrożenie wojną jest w Polsce poważne i coraz większe. A dokładnie to samo Aleksander Azarow, pułkownik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych białoruskiego MSW, który uciekł do Polski i dziś grozi mu może nawet śmierć, bo Łukaszenko mówi, że takimi jak on będą wysyłane grupy likwidacyjne. W oczach Łukaszenki jest terrorystą. Rozmawialiśmy z nim, Tomasz rozmawiał tu, w tym miejscu, o rzeczach naprawdę niesamowitych, rzeczach, które potwierdzają, że wszystko wskazuje na to, że bardzo poważne zagrożenie wojną, mówiąc wprost, jest bliskie i coraz bliższe. Proszę Państwa, niektórzy uważają, że jesteśmy w NATO, a więc w związku z tym mówienie takich rzeczy to bajka o żelaznym wilku, że jesteśmy bezpieczni. Tomku, jesteśmy bezpieczni, bo jesteśmy w NATO? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna. Dlaczego? Dlatego, że generalnie NATO jako sojusz 30 państw Europy i Azji, bo Turcja leży w większości w Azji i Ameryki Północnej, Kanada i Stany Zjednoczone, no jest w teorii gwarantem naszego bezpieczeństwa i to nie podlega dyskusji, tylko że jak powiedziałem, w teorii. Praktyka jest i potrafi być zupełnie inna niż teoretyczne założenia i... Przepraszam za dygresję, ale nasuwa mi się takie skojarzenie, że w teorii można udowodnić, że słoń może wisieć przywiązany za ogon do sagrotki nad przepaścią. No w teorii tak, no bo nie będę się odnosił tutaj do tego porównania, ono jest bardzo ciekawe, natomiast wracając do tematu bezpieczeństwa Polski, z tym może być różnie i nie dlatego, że ja tak uważam, ale dlatego, że uważa tak wielu i nie tylko te osoby, które tutaj przytoczyłeś, ale wiele osób, z którymi rozmawiam, nawet jeden z bardzo prominentnych, wysoko postawionych wojskowych, z którym fragment rozmowy jest w naszej książce, a powiem, że nie jest to osoba, która się nie zna na tym, bo jest to zastępca prorektor, czyli zastępca rektora Akademii Sztuki Wojennej, pułkownik Elak, mówi, że artykuł 5, bo tutaj o tym mówimy, który o kolektywnej obronie państw NATO jest o tyle wadliwy, że wymaga długotrwałego procesu legislacyjnego ze strony każdego z państw członków NATO. Zatrzymajmy się w związku z tym na punkcie 5 NATO, bo kiedy ja rozmawiałem z paroma osobami, które mówiły, mówienie o tym, że grozi nam wojna, jest przesadą, bo jest właśnie punkt 5 i on nas chroni. Punkt 5 traktatu NATO, artykuł 5 traktatu NATO i on nas chroni, jesteśmy bezpieczni. Czy naprawdę jesteśmy bezpieczni? Artykuł 5 w teorii gwarantujący bezpieczeństwo i gwarantujący pomoc napadniętemu państwu, które jest członkiem sojuszu, bo przecież to nie jest jakby artykuł sformułowany 10-20 lat temu, tylko w 1949, w momencie, kiedy w Waszyngtonie został podpisywany traktat o powołaniu Sojuszu Północnoatlantyckiego, jest o tyle wadliwy, że już w swoim brzmieniu zawiera ogromne możliwości interpretacyjne, właściwie w kilku miejscach. Ja tu mam przed sobą treść tego artykułu i na co chciałbym zwrócić uwagę, co jest
właśnie tą trudnością interpretacyjną. Oczywiście artykuł stanowi, że atak skierowany przeciwko jednemu lub więcej członkom sojuszu zostanie uznany przez pozostałych za agresję zwróconą przeciwko wszystkim. To jest naczelna zasada tego artykułu, bardzo, bardzo chwalebna, świadcząca o tej solidarności państw członkowskich i która w teorii ma nam gwarantować nam jako członkowi sojuszu od 1999 roku, ma nam gwarantować bezpieczeństwo. Ale przeczytajmy następne zdanie, które jest bardzo niepokojące z tych powodów, o których mówiłem, że możliwości, różnych możliwości interpretacyjnych. Spowoduje, czyli napaść na jednego z członków sojuszu, spowoduje to uruchomienie pomocy sojuszniczej napadniętemu państwu w zakresie uznanym za stosowny przez każdego z członków NATO, nie wykluczając użycia siły zbrojnej, zgodnie z zasadami artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych. Czyli mamy tu jasny zapis, że ta pomoc wcale nie musi być zbrojna, bo nie wykluczając użycia siły zbrojnej, mamy literalny zapis tego punktu, ale co najważniejsze, w zakresie uznanym, ta pomoc może być udzielona napadniętemu w zakresie uznanym za stosowny przez każdego z członków NATO. Przepraszam za sarkazm, ale to mniej więcej oznacza, że jeżeli Niemcy uznają, że stać ich tylko na notę dyplomatyczną albo na protest, no to na tym się skończy. A jeżeli Francuzi uznają, że stać ich na to, by wysłać 100 żołnierzy, no to na tym się skończy. Tak, oczywiście, że tak. Na tym może się skończyć. Powiedzmy tak, że wcale nie musi się tak wydarzyć, ale na tym się może skończyć, prawda? I obserwując to, co dzisiaj się dzieje w polityce europejskiej, jaki mają stosunek Niemcy czy Francuzi do wojny na Ukrainie i do napaści Rosji na Ukrainę, czyli nawet te propozycje jasno sformalizowane przez prezydenta Macrona, który mówi, że oddajcie część terytorium, żeby Putin nie poczuł się urażony w swojej dumie i jemu może to wystarczy. Może, bo wcale Macron nie gwarantuje, że Putinowi akurat to wystarczy, ale namawia na przykład do tego. Więc obserwując takie zachowania, oczywiście musimy to jasno stwierdzić. Ukraina nie jest członkiem NATO i tu jakby Francuzi czy Niemcy nie są jakby zobligowani do pewnych form pomocy czy do pewnych form zachowań politycznych. Natomiast to, co się dzieje ze strony Francji czy Niemiec, czy na przykład Włoch, prawda? Bo to też jest kraj, o którym się mało mówi, ale który jest bardzo, bardzo prorosyjski, może uznać w przypadku na przykład napaści na Polskę, czy na Litwę, czy na państwa bałtyckie, bo to jest jakby ta kolejka do agresji przez wojska rosyjskie, wojska Putina, może wykorzystać tę interpretację zawartą w artykule 5 traktatu NATO i niekoniecznie ta pomoc musi być na przykład, tak jak powiedziałeś, wojskowa, czy tylko może przybierać różne formy, bo przecież jasno jest napisane w zakresie uznanym za stosowny przez każdego z członków NATO. Tu możliwości jest bardzo dużo, bo na przykład Francuzi mogą powiedzieć, że w tej chwili nie dysponują wojskami, które mogą w przypadku takiego konfliktu na przykład litewsko-rosyjskiego. Albo na przykład w przypadku ataku na przysmyk suwalski, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku. Tak, oczywiście. No, ja tutaj jakby geograficznie przyporządkowuję to do północy Polski, do północy Chrubieży, czyli przesmyk suwalski, ale także biorąc pod uwagę, no bo to będzie jednoczesne, prawda? No, nie można zaatakować tylko przesmyku suwalskiego, bo tam i Litwa wchodzi w grę tutaj, jeśli chodzi o agresję, prawda? Bo przesmyk suwalski, jeśli spojrzymy na mapę, to graniczy z dwoma państwami Unii, przepraszam,
Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jest w składzie Polski, ale dotyczy także Litwy, czyli bierzemy tutaj pod uwagę te dwa kraje. I w przypadku na przykład jakiś tam, bo bierzmy pod uwagę, bo to jest też ciekawe, w przypadku agresji zbrojnej. Na przykład Francuzi, jeśli będzie to wojna hybrydowa na kształt wojny w Donbasie, to niektóre państwa na to mogą uznać, że nie jest to wcale agresja zbrojna. Prawda? Bo tu mamy też trudność interpretacyjną w pierwszym, co należy uznać za atak przeciwko jednemu. Prawda? Zostanie uznany przez pozostałych za agresję zwróconą przeciwko wszystkim. Tak? Czy z jednej strony mamy olbrzymie pole do interpretacji, z drugiej strony olbrzymie pole do uznaniowości. Tak naprawdę dużo tego, co być może się zdarzy, ale jeśli chodzi o to, co zdarzy się na pewno, to nie mamy nic. Po ataku na któregoś z członków NATO. Jakbyśmy mieli tak przesiać... Nie mamy jasnych, wiem do czego zmierzasz, ale nie mamy jasnych procedur, które by nam to gwarantowały. Czyli pomoc innych państw członkowskich w takiej NATO, w takim, a nie innym zakresie. Bo my sobie wyobrażamy, że artykuł 5 chroni nas w ściśle określony sposób, czyli na przykład Francuzi przyślą tyle i tyle oddziałów regularnego wojska, lotnictwa, marynarki, Niemcy to samo i tak dalej, i tak dalej. Powiem ci, jak sobie, Tomku, to wyobrażę, przepraszam, że przydam ci słowo, przeciętny człowiek, rozmawiałem całkiem niedawno z kilkoma, którzy naprawdę są zorientowani i mnie zdziwiła ignorancja ludzi naprawdę dobrze zorientowanych, wydawałoby się dobrze zorientowanych. Ich sposób myślenia był następujący. Dajmy na to, we wtorek jesteśmy zaatakowani w przesmyku suwalskim lub gdziekolwiek indziej. W środę całe NATO staje za nami murem i całe NATO z nami jest, ręka w rękę odpieramy atak agresora. Takie jest myślenie ludzi. Jesteśmy bezpieczni, bo jesteśmy w NATO. Interpretacja pokazuje, że po pierwsze nie wiadomo, czy będzie jakakolwiek reakcja, a druga rzecz, jeżeli ona nawet będzie, to teraz przejdźmy do tego punktu, to po jakim czasie będzie? Jeżeli w ogóle będzie, to po jakim czasie będzie? No właśnie, tutaj trzeba było przeanalizować dokładnie mechanizmy tej pomocy, o której mówisz, bo w przestrzeni publicznej oczywiście jest to kwestia miesiąca, tak funkcjonuje takie, właściwie taki założony jakby czas na uruchomienie tej pomocy, bo wiąże się to z przerzutem, prawda, wojsk amerykańskich tutaj na część terytorium Polski czy państw bałtyckich. Oczywiście nie jest to zgodne z prawdą, bo można znacznie szybciej, w ciągu nawet 2 tygodni. Ale to jest czas, który niestety jest nam potrzebny. Oczywiście biorąc pod uwagę, bo musimy tutaj rozgraniczyć te dwie kwestie, bo są przecież wojska państw, znaczy NATO, które stacjonują na terenie Polski. Przecież mamy dywizję amerykańską, która stacjonuje na południu Polski, czy poszczególne kontyngenty, które są w części północnej i zachodniej Polski. I te wojska byłyby jakby wykorzystane, do czy odparcia agresji, czy jakiejś formy walki z wojskami agresyjnymi. Ale oczywiście nie wystarczy to na to nie jest ta skala, tak? Nie o tej skali mówimy, bo mówimy o dużo, dużo większej pomocy. Oczywiście wiąże się to z kwestiami logistycznymi i właśnie. O ile na przykład w Stanach Zjednoczonych te kwestie, jak powiedzieliśmy, legislacyjne mogą być szybko wykonane, natomiast tu nie mamy pewności co do zgody innych państw, prawda? Procedura legislacyjna w każdym z państw jest inna, innego czasu wymaga. W związku z tym bardzo trudno jest w tej chwili odpowiedzieć, po jakim czasie
te wojska by uzyskały zgodę. Jeśli by w ogóle. Jeśli by w ogóle, ale ja abstrahuję od tego, żeby nie uzyskały. Jestem jednak skłonny tutaj dać wiarę decydentom na to, aczkolwiek, powiedzmy z pewną... Ja nie jestem aż tak wierzący w tym zakresie. Ja też mogę trochę powątpiewać, widząc to, co się dzieje teraz po ostatnich wypowiedziach Jensa Stoltenberga, który mówi, że już to członkostwo Szwecji i Finlandii w NATO to nie jest już taka szybka ścieżka, dlatego że... No właśnie, dlaczego? Dlatego, że nie chcą drażnić Rosji, nie chcą drażnić Putina, nie chcą... Pytanie dlaczego, bo są niegotowi na działania. No teraz, jeśli my mamy taki stosunek do państw, które zwróciły się, znaczy jako NATO, ja mówiąc my, traktuję Polskę jako NATO, które nie tak dawno mówiło, jako państwo natowskie, które nie tak dawno zapewniało o tej szybkiej procedurze przyjęcia dwóch państw leżących nad Bałtykiem, powiedzmy niedaleko Polski, które bojąc się i słusznie, bo przykład Ukrainy pokazuje, że właściwie tak naprawdę żadne państwo w bezpośredniej, w bliskiej odległości od Rosji nie może być pewne swojej integralności terytorialnej ani bezpieczeństwa, prawda? I tutaj może Szwecja, która nie graniczy bezpośrednio z Rosją, natomiast Finlandia mająca... A pamiętasz, jak byliśmy w Szwecji, oni się naprawdę bali. Naprawdę się bali. Bali się o Gotlandię przede wszystkim, bo Gotlandia zawsze wchodziła, największa wyspa szwedzka wchodziła tutaj w zakres zainteresowań rosyjskich z powodu tej chęci kontrolowania całego Bałtyku. Obwód kaliningradzki widocznie im nie wystarcza i stąd te zakusy o Gotlandię. Oczywiście jak my byliśmy w Szwecji, jak ja ostatnio byłem w styczniu tego roku w Szwecji, to były już pierwsze kroki podjęte do zapewnienia bezpieczeństwa tej wyspie, ale nawet sami Szwedzi się śmiali z tego, bo wysłano tam około 100-osobową kompanię do strzeżenia. No, trochę to śmiesznie wygląda, tak? Jeśli... No teraz te wojska są wzmocnione, tam wiem, że jakieś wojska pancerne, transportery opancerzone i trochę ciężkich oddziałów zostało przesuniętych na Gotlandię, natomiast w tym czasie, kiedy ja byłem, była to lekka piechota uzbrojona dosłownie jak nasze Wojska Obrony Terytorialnej, więc na pewno nie w przypadku desantu rosyjskiego nie stanowiłoby żadnej przeszkody do zajęcia całej wyspy, ale abstrahuję od tego. To pokazuje, jak NATO jest niespójne w swoich postanowieniach nawet, prawda, bo sytuacja na przykład dla Finlandii jest bardzo trudna i Finowie mały kraj, niecał ludnościowo, nie wiem, tam 4,5 miliona mieszkańców i potężna, bardzo długa granica z Rosją. Oczywiście Finowie, kraj zmilitaryzowany od dawna i mający długie tradycje świetnego wojska, no przypomnijmy sobie wojnę zimową z Rosją, kiedy 30 tam kilka tysięcy Finów odpierało atak dziesięciokrotnie prawie większych wojsk rosyjskich. No ale to była inna kwestia, i wtedy ogromne błędy Rosjan i nieprzygotowanie armii rosyjskiej do działań w takich, a nie innych warunkach na froncie fińskim powodowały to, że Finom się udało. Dzisiaj byłoby to znacznie trudniejsze. Ale do czego zmierzam? Pokazując ostatnie decyzje tutaj, czy zapowiedzi decyzji
Jensa Stoltenberga, który nie mówi tylko swoim, wiadomo, że tutaj, swoim głosem, tylko wiadomo, że tutaj takie sugestie przychodzą od najsilniejszego partnera i gwaranta właściwie bezpieczeństwa krajów członkowskich NATO, czyli z Waszyngtonu. No, na pewno bez konsultacji z prezydentem Bidenem czy z politykami amerykańskimi na takie słowa by sobie nie pozwolił. I ta chwiejność na to, bo ja powiedziałem na początku, że wierzę, że jednak w tą sprawczość na to i wierzę, no bo cóż nam pozostaje, no wypada. Natomiast analizując, wypada wierzyć, o tak powiem. Może mieć nadzieję. Mieć nadzieję, tak, że tak to by się ułożyło. Natomiast analizując i geopolitykę, i politykę europejską, a także to, co powiedziałem, tą chwiejność decyzyjną państw, niektórych decydentów NATO, czy dowódcy raczej trochę inaczej do tego podchodzą. Mówię o dowódca wojskowym. Dowódca wykonuje polecenie polityków. Tak to mamy w dzisiejszym świecie i w pakcie, w państwach NATO zorganizowane. Więc wypada mi powątpiewać, czy akurat tak do końca jesteśmy bezpieczni. Tym bardziej, że same zapisy traktatowe i analizy poszczególne, bo to musimy wziąć pod uwagę fakt, że jakby nie analizujemy poszczególnych słów, tylko ja jakby zapoznałem się z wieloma analizami prawnymi i nie tylko, z różnych krajów odnośnie właśnie artykułu 5, gdzie to jest podnoszone na poważnie, że bardzo nieprecyzyjne są te zapisy, znaczy nieprecyzyjne w tym punkcie, który zacytowałem, są te zapisy, a także stwarzające duże możliwości interpretacyjne. Przez oczywiście przez państwa, które niechętne byłyby do pomocy lub w innej formie widzące tę pomoc, na wypadek konfliktu z Rosją, na przykład na Litwie czy w Polsce. Jednym zdaniem artykuł 5 traktatu NATO daje sporo nadziei, ale zero gwarancji. Bo tak naprawdę nie mamy żadnej gwarancji. Mamy nadzieję, natomiast nie mamy gwarancji. Pytałeś, Tomku, o to, co robić. Przepraszam, to takie gwarancje, jak mieliśmy w 1939 roku, gdzie Francuzi i Anglicy zobowiązali się do wypowiedzenia w ciągu 3 dni wojny Niemcom i faktycznie ją wypowiedzieli. Tylko jak cóż. Się skończyło, pamiętam. No, siedząca wojna, prawda, we Francji, tak, gdzie Francuzi spoza linii Maginota praktycznie nosa nie wychynęli i nie robili nic, żeby odciążyć front polski. No, historia uczy nas na przykładach, prawda, jak można w różny sposób interpretować zapisy traktatowe, bo przecież wtedy też była to formuła traktatu między Polską a Francją i Francją a Polską i Wielką Brytanią, gdzie mieliśmy gwarancję bezpieczeństwa od tych dwóch państw. I na czym te gwarancje bezpieczeństwa się skończyły? Jednym zdaniem, jesteśmy w sytuacji, zwłaszcza w kontekście tego, co mówił Soskin i o czym mówił Aleksander Azarow, o czym my z kolei mówiliśmy podczas naszego poprzedniego spotkania, czyli o tym zagrożeniu, które jest coraz bliższe i coraz bardziej realne, jeśli chodzi przynajmniej o przesmyk suwalski, a pewnie nie tylko. Musimy liczyć na siebie. I o tym też rozmawiałeś. Rozmawiałeś z pułkownikiem Leszkiem Elakiem, prorektorem do spraw dydaktycznych Akademii Sztuki Wojennej, który zdał ci, czyli z fachowcem, zdał ci, myślę, doskonałą relację, której analizę zawieramy w naszej książce Nie Nasza Wojna, nie w nawiasie Nasza Wojna. Jakbyś, Tomku, powiedział po tej rozmowie, jesteśmy gotowi, jesteśmy w drodze do gotowości, czy jesteśmy w ogóle nieprzygotowani, gdyby przyszło do tego najgorszego scenariusza w jakiejś bliskiej perspektywie? Co wynika z rozmowy z pułkownikiem Elakiem? To znaczy tak, pułkownik Elak, ja chciałbym rozgraniczyć dwie kwestie, bo tutaj pytanie twoje trochę jest
trochę jest zbyt szerokie, dlatego że to jest rozmowa z jedną osobą, prawda? Z Domkiem Szeremetiewem też miałeś długą dysputę, tak, i z paroma innymi osobami, które chcą pozostać anonimowe też. Tak, oczywiście, że tak. Natomiast jeśli miałbym odpowiedzieć kompleksowo na twoje pytanie, musiałbym porozmawiać na przykład, czy jesteśmy gotowi od strony wojskowej, prawda, z kilkoma innymi. No w 1939 byliśmy silni, zwarci, gotowi. Jesteśmy dziś silni, zwarci, gotowi, czy tak samo jak byliśmy w 1939? To znaczy, powiem tak, z osobami, z którymi rozmawiałem, osoby, które tutaj zacytowałeś, czyli profesor Szeremetiew, były minister, wiceminister obrony narodowej, osoba wieloletni wykładowca Akademii Obrony Narodowej, później Akademii Sztuki Wojennej, czy pułkownik Elak, twierdzą, że wszystko idzie w dobrym kierunku, prawda? Natomiast kwestią zawsze jest ten czas. Bo to, że mamy zakupy takiego, a nie innego uzbrojenia, które gwarantuje nam możliwość samodzielnej obrony, prawda? Do której musimy być gotowi w kontekście tego, co powiedzieliśmy przed chwilą. Gotowi. Idzie w dobrym kierunku, tylko problemem jest czas. Problemem jest czas i ja to rozumiem i większość obywateli też to rozumie, że wyprodukowanie czołgu czy wyprodukowanie odpowiednich systemów obrony rakietowej nie jest to kwestią tygodnia, miesiąca, prawda? W kontekście tego, o czym rozmawiałeś, czym my dysponujemy na dziś? Mówili, czego nam brakuje, a co mamy pod dostatkiem, czego mamy pod dostatkiem? No, właściwie w każdym segmencie polskiej armii czegoś brakuje, prawda? Czy lotnictwo? Lotnictwo nie jest naszą mocną jakby stroną w tym momencie, jeśli chodzi o liczbę samolotów. Oczywiście możemy tutaj liczyć na część, na pomoc państw natowskich, które współdziałałyby z polskim lotnictwem. Są segmenty, które według moich rozmówców powinny być nie tak zorganizowane, typu marynarka wojenna. Większość osób, z którymi rozmawiałem, uważa, że marynarka wojenna jest w jakiś sposób potrzebna, ale nie tak rozbudowana, jak się planuje, dlatego że tak naprawdę przykład wojny na Ukrainie, gdzie krążownik Moskwa, prawda, został zatopiony, jak to jeden z moich rozmówców powiedział, wart 700 milionów dolarów, został zatopiony przez rakietę wartą $1 000 000. Kwestia jest tutaj wojsk rakietowych zdolnych do rażenia na ileś setki kilometrów i to w pewnym sensie nam gwarantuje tutaj bezpieczeństwo. I tak marynarka wojenna, że tak powiem, jak się planuje, czyli... No tych rakiet na razie nie mamy. Na razie nie mamy, znaczy wszystko częściowo mamy, wszystko w planach. No zawsze jest wszystko w planach, jeśli chodzi o armię, bo dozbrojenie armii, przezbrojenie armii to jest. Ja myślę, że tak, że ja się zgadzam tutaj z naszymi rozmówcami, że wszystko idzie w dobrym kierunku, że te zakupy są jak najbardziej uzasadnione i powinny być. Oczywiście tu nie mamy też, wrócę do takiej liczby dronów, która teraz pokazuje, jak one są skuteczne na polu walki, prawda, na Ukrainie i bez tego, ale też już mamy duże zakupy zaplanowane, natomiast no właśnie to, co mówimy, to jest kwestia czasu. Czy jesteśmy trochę jak facet, który ma przed sobą piękną, jasną przyszłość, pod warunkiem, że przeżyje następny dzień? No powiedzmy nie dzień, tylko kilka miesięcy. To jest ten warunek, kiedy te podstawowe zakupy zostaną zrealizowane, ale to też nie chodzi tylko o zakupy, bo patrzmy na to, co się dzieje w polskiej armii. Mamy właściwie po tej stronie Wisły bardzo duży problem, jeśli chodzi o liczebność wojsk, prawda, bo nie takie były zakładane
nie takie były plany obrony zakładane. No, twoje miasto i moje miasto szło pod młotek na stracenie na dzień dobry. I Lublin i Biała Podlaska. O, ja mam brygadę u siebie. Ja już teraz też. W trakcie tworzenia, ale to w trakcie tworzenia to jest, o tyle to bezpieczeństwo zapewnia. Nie, no, potrzeba nam po prostu czasu jako państwu do, powiedzmy szczerze, i do zaopatrzenia armii pod ten najważniejszy sprzęt, prawda, który potrzebujemy. No bo cóż, czołgi też ze Stanów Zjednoczonych dopiero idą, tak? Będą w 2024. Ale zdaje się, że nawet doktryna nie jest ustalona, czy bronimy granicy, czy wycofujemy się jednak w kierunku linii Wisły. Bo tak jak pamiętam twoje rozmowy z tymi fachowcami, nie wszyscy występują pod nazwiskiem, tak jak pułkownik Alak, czy jak Romek Szeremietiew, niektórzy prosili o anonimowość, no bo jednak jest pewna procedura, która mówi, że rzecznik mówi. Dotarliśmy do pewnych ludzi, którzy nie wszystko mogli powiedzieć pod nazwiskiem, ale przynajmniej tyle możemy powiedzieć, to co napisaliśmy w książce. Że do dziś się wahają, czy bronić całej Polski, czy jednak odpuścić pewną część na wschodzie i bronić się w głębi. Ta doktryna, z tego co nam mówili rozmówcy, przede wszystkim tobie, ona jest w tej chwili... No tak, to są dwa warianty, które jakby wchodzą w grę i są rozpatrywane, natomiast przez decydentów, a także przez wojskowych. Natomiast na ile one... Rozlokowanie na razie wojsk, powiedzmy sojuszniczych, pokazuje, czyli amerykańskiej dywizji i na północy jakiś tam jednostek pomocniczych, ale które są w okolicach Orzesza, pokazuje, że no jednak bądźmy dobrej myśli, że ten teren będzie wschodniej Polski oczywiście, do Wisły, będzie broniony. Polska ma ten problem, że Polska, porównując na przykład z Ukrainą, Ukraina ma głębię operacyjną. Ta głębia operacyjna to jest miejsce, gdzie wojska mogą się wycofać, wyszkolić, odpocząć, przezbroić, czy w jakiś inny sposób ulokować się, nawet jednostki, których stan osobowy uległ, na przykład zostali żołnierze czy ranni, czy zabici, może zostać zasilone. No Polska jest, jak spojrzymy na mapę, w zasięgu rakiet rosyjskich z każdej strony. Ukraina ma ten plus. A oczywiście jeśli bierzemy pod uwagę, że Białoruś będzie w dalszym, to też jej będzie trudno, ale ma Zakarpacie, ma tereny poza zasięgiem rosyjskich rakiet na razie, gdzie ma tą tak zwaną głębię operacyjną i to jest jej duży atut, natomiast Polska tego nie ma. Polska tego nie ma, nie mamy gdzie tego zrobić i to jest ten minus tych wszystkich planów, o których mówisz. Ja myślę, że jednak wszystko wskazuje na to, że teren Polski Wschodniej, o której teraz mówisz, poruszyłeś, mówimy, no jednak będzie w tym, powiedzmy, w tej doktrynie uwzględniane jako miejsce, które warto bronić. Zresztą ja myślę, że te sygnały, nawet utworzenie dywizji w Siedlcach, tak, gdzie oddział będzie, znaczy brygada chyba w Białej będzie, tak, jeśli nie mylę, na lotnisku, otworzy się. No właśnie, tylko kwestia jest i uzbrojenia dla tych wojsk, bo przecież to mają być brygada pancerna, o ile się nie mylę, więc tu jest, czy mamy ten sprzęt na tą chwilę, no i chyba, nie wiem jak stan osobowy, ale też jeszcze ze stanem osobowym są problemy. No jest wiele problemów, ale to nigdy nie ma tak, wojsko to jest to tak różnorodne przecież, w swoich rodzajach, ale też w swojej liczbie, że tutaj problemy zawsze będą występowały. Pytanie tylko, czy te problemy nie przysłonią nam tej gotowości do odparcia tego
No właśnie, jakiego to jeszcze nie wiemy, czy to będzie wojna hybrydowa na naszych rubieżach, czy to będzie atak z terenów Białorusi pełnoskalowy. No trudno jest tutaj dywagować, bo wiele zależy od tego, co się będzie działo na Ukrainie i jak długo się będzie działo na Ukrainie. To są tutaj analizy. Wszystkie te analizy mamy w książce Nie nasza wojna. Tomku, dziękuję. Po poprzednim spotkaniu dużo podziękowań za świetną Twoją analizę sytuacji w Kaliningradzie, ale też prośba o to, byś do tego dołączył analizę sytuacji na Białorusi, bo tego niektórym z naszych widzów zabrakło. Nie wiem, mógłbyś to zrobić teraz? Moja analiza dotycząca sytuacji na Białorusi będzie nie tylko jakby powtórzeniem rozmowy z Aleksandrem Azarowem, który bardzo, bardzo ciekawie to scharakteryzował i sytuację polityczną, i sytuację społeczną, a także militarną, oczywiście w takim zakresie dla nas niezbędnym, ale także od moich kolegów, którzy no powiedzmy tak, i pracują i pracowali w polskich placówkach dyplomatycznych na Białorusi i tą sytuację jakby mają, znają z pierwszej ręki dzięki kontaktom, które tam mają. Sytuacja na Białorusi jest bardzo trudna, znaczy trudna dla Łukaszenki, powiedzmy, dlatego że zawsze istnieje to pytanie, tak zadawane właściwie od tych ponad 3 miesięcy wojny, konfliktu na Ukrainie. Dlaczego wojska białoruskie, przepraszam, nie włączyły się do wojny i właściwie nie utworzyły tego frontu wołyńskiego, bo taki był pierwotny zamiar, że wojska białoruskie z okolic Brześcia, bo tam były skoncentrowane i wkraczają przy granicy polskiej na Wołyń w kierunku Lwowa, odcinają wszystkie właściwie szlaki komunikacyjne pomiędzy Polską a Ukrainą. No bo to logiczne, odcinają dostawy broni, sprzętu. Tak, oczywiście, że to się wydaje logiczne i to, co żeśmy podczas naszych pobytów na Ukrainie rozmawialiśmy z członkami administracji obwodowej w Wołyniu czy z wojskowymi, to pytanie zawsze padało, oczywiście to było jakiś czas temu, ale wątek Białorusi pojawia się co 2 tygodnie, prawda? Natomiast wkroczenia na Ukrainę, ten wątek się pojawia systematycznie co jakiś czas. Nikt właściwie do tej pory, tak jak Aleksandr Azarow czy moi koledzy, nie odpowiedzieli trafnie. Ja powtórzę słowa białoruskiego pułkownika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, który powiedział, że po pierwsze, wojska białoruskie nie są gotowe do takiego ataku. Oczywiście z tego, co mi przekazał, Białorusini brali udział, przekroczyli granice Ukrainy i brali udział w zabezpieczeniu strefy w Czarnobylu, ale to były wojska przygotowane, prawda, do tego, i to były wojska specjalistyczne i oni służyli jako logistyka, tak, do zabezpieczenia, tak, elektrowni atomowej w Czarnobylu, i to był jedyny taki, według ich posiadanych ich informacji, gdzie jakby wojska białoruskie przekroczyły granicę białorusko-ukraińską. Po pierwsze, są niegotowe. Łukaszenka próbował stworzyć obwód w Bobrujsku, z siedzibą w Bobrujsku, południowy właśnie, który by koncentrował te wojska i
I stamtąd miało to uderzenie by nastąpić, natomiast nie udało mu się z powodu oporu kadry dowódczej, niegotowości swoich wojsk, a także z jednej ważnej przyczyny. To są takie drugorzędne, ja bym powiedział, kwestie. Łukaszenka boi się jednej rzeczy, że w momencie, kiedy wojska białoruskie całą swoją masą by się zaangażowały, to jest niewielka armia, około 50 tysięcy ludzi, zaangażowały w konflikt na Ukrainie, na Wołyniu. Pamiętajmy o tym, że Wołyń jest dosyć ludnym obszarem Ukrainy i tam nie można wejść z 2-3 tysiącami wojsk, tylko musi być to zaangażowanie dosyć poważne. I Łukaszenka boi się jednej rzeczy. Łukaszenka boi się oporu dowódców, a także oporu na kim opiera się reżim Łukaszenki. Przede wszystkim na wiernych generałach w armii i na aparacie bezpieczeństwa, czyli tych strukturach siłowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Oczywiście Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie dysponuje aż taką siłą liczebną, która mogłaby w razie wystąpienia jakichś rozruchów na Białorusi, czy oporu społecznego, czy nawet manifestacji, jakby zapobiec temu. W związku z tym Łukaszenka boi się, że w momencie zaangażowania w konflikt na Ukrainie właściwie nie miałby kto podtrzymać jego reżimu i to jest główne obawy Łukaszenki i to powoduje, że właściwie na żądania Putina, bo takie były kilkakrotnie, bo tak przekazał nam nasz rozmówca i nie tylko informacje od właściwie dwóch naszych rozmówców, bo jednego mogę ujawnić, to Aleksandr Azarow, drugi poprosił o nieujawnianie jego nazwiska, ale też oficer białoruskiego kontrwywiadu, którego cytujemy w książce. I to jest jakby główny powód, dlaczego Białoruś do tej pory. Oczywiście tam są takie kwestie, że z terenu Białorusi są wystrzeliwane rakiety, prawda, na Ukrainę, ale to jakby według Białorusinów nie stanowi problemu. Żołnierze rosyjscy też są leczeni w szpitalach białoruskich, czy zaopatrzenie z rafinerii, prawda, największej rafinerii białoruskiej w Chomlu też jest przeznaczone jakby na zapewnienie logistyki dla wojsk rosyjskich. Natomiast to są te formy pomocy, które do tej pory dotychczas funkcjonują i na razie ogranicza się to do tego. A to właśnie główny powód to są obawy Łukaszenki o wystąpienie jakby społeczeństwa, które widząc, że nie ma armii na terenie kraju, mogłoby w różny sposób wykorzystać tak sprzyjającą sytuację. Czy ja tak z terytorium Białorusi, o czym mówimy od dwóch odcinków, jak najbardziej nawet nie tyle możliwy, co realny i prawdopodobny, ale niekoniecznie siłami białoruskimi? To znaczy, to jest inna kwestia, bo mówimy tutaj o ataku na Ukrainę, natomiast to, co... Też na przesmyk, to, co mówiłem w poprzednim odcinku, jak najbardziej tak. No, skoro Putin poprosił Łukaszenki, a są to informacje uzyskane od białoruskich wojskowych, którzy są na Białorusi w tym momencie i to nie jest na zasadzie takiej, że wymyślili to, nie wiem, Białorusini tutaj, prawda, tylko o utworzeniu tych oddziałów, no nazwijmy to ochotniczych, tak, rekrutujących się z Białorusinów pochodzenia rosyjskiego,
rosyjskiego, tak? Czyli z tej mniejszości rosyjskiej zamieszkałej na terenie Białorusi, których szacuje się na Białorusini szacują na około 15 tysięcy osób i które są właściwie już wykorzystywane na terenie Ukrainy, tylko może nie w takiej skali, natomiast mogą być wykorzystane na przykład na terenie przysmyku Suwalskiego. I tu powiedzmy sobie jasno, my nie będziemy potrafili stwierdzić, czy to są obywatele na przykład Rosji, którzy do tej pory mieszkali na przysmyku, mieszkańcy obwodu kaliningradzkiego, czy właśnie rekrutujący się z tak zwanych oddziałów ochotniczych. Jedną zdaniem sytuacja, generalnie rzecz biorąc, po tych rozmowach, które głównie odbyłeś ty z Soskinem, Zazarowem, z innymi ludźmi, którymi tutaj z pułkownikiem Alakiem, ale także z innymi, których nie możemy mienić z imienia i nazwiska, nie wygląda to dla nas dobrze, czy gdzieś, ja wiem, że na tle tak mrocznego tematu, jakim mówimy od dwóch odcinków w kontekście książki Nie nasza wojna, trudno kusić się o znalezienie czegoś dobrego, ale to jest zupełnie oddzielny wątek, do którego chciałbym wrócić w jednym z kolejnych odcinków, czyli sprawa tego, jak na to wszystko zapatruje się Watykan i papież Franciszek i kwestie dotyczące Kościoła. Natomiast, żeby może troszkę czegoś optymistycznego dodać na koniec, to przesłanie księdza Pawła, profesora Pawła Bortkiewicza. Może to jest taka dobra puenta, żeby nie zostawiać naszych widzów wyłącznie z niepokojem. Że coś dobrego na kanwie tego zła, które wokół nas, bo to jest kryzys, tak? Kryzys to wiadomo, to jest przełom. Jesteśmy w dobie kryzysu, być może największego w naszym życiu. Natomiast pamiętasz, Tomku, ta wypowiedź Pawła, profesora Pawła Bortkiewicza, że ta wojna jednak pewne rzeczy porządkuje. Tak, bo ta wojna porządkuje pewne rzeczy, porządkuje rolę poszczególnych płci, prawda, gdzie mężczyzna walczy na wojnie, kobieta jest odpowiedzialna za, no właśnie, kobieta pokazuje swoje męstwo tutaj, prawda, będąc daleko od domu, ale dbając o właściwie funkcjonowanie dalej tej podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina, tak? No bo ona dba o dzieci, ona jakby przedłuża funkcjonowanie i daje tą nadzieję na przyszłość. Męstwo mężczyzny jest zupełnie innego rodzaju, ale tak nazwał to ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Kobiety też tutaj wykazują wiele męstwa, bo są z reguły w innych krajach, są zdane na siebie i to właśnie jest trudno to powiedzieć, że najcenniejsza rzecz, którą ta wojna jakby przywraca do tradycyjnego porządku, ale która jakby pokazuje ludziom na świecie, ci oczywiście, którzy będą chcieli zrozumieć pewne kwestie, że tak naprawdę to liczy się to, co jest, czyli rodzina, tak, i kobieta i mężczyzna jako gwaranci przetrwania tych wartości, które są im jakby przypisane. I to jest, myślę, to jest dobry moment, byśmy zakończyli ten dzisiejszy program, abyśmy nie musieli, chyba wszyscy chcielibyśmy, abyśmy nie musieli tego męstwa sprawdzać tak, jak sprawdzają Ukraińcy, aby ten wariant, który niestety jest coraz bardziej realny, wariant wojny także u nas, bo jesteśmy drudzy w kolejce, jak mówią wszyscy w zasadzie co do jednego nasi rozmówcy, aby jednak ten scenariusz nie został zrealizowany. Musimy być gotowi, mając nadzieję, że ta nasza gotowość spowoduje, że nie dojdzie do tego katastrofalnego scenariusza. Natomiast musimy mieć świadomość, że zagrożenie jest bliskie i coraz bliższe, a
o kolejnych elementach tego zagrożenia. No i tego zagrożenia przede wszystkim nie wolno lekceważyć, prawda, bo czasami mi się wydaje, jak obserwuję ten dyskurs publiczny, czy nawet w różnych takich gremiach opiniotwórczych i wojskowych, że jakby o tym się zapomina, za mało się mówi i za mało się zwraca uwagę na społeczeństwa, na pewne problemy, które tutaj się wiążą. My naprawdę nie powinniśmy zrozumieć, że nie możemy spać spokojnie, bo te czasy naszego spokoju się skończyły. Ja wiem, że wojna na Ukrainie to jest 1500 kilometrów stąd, prawda, i to jest czasami odległość, która się abstrakcyjna dla większości osób, ale w dzisiejszych czasach kwestia 2 tygodni i możemy mieć podobne sytuacje znacznie, znacznie bliżej i no nie wolno nam o tym zapominać, nie wolno nam lekceważyć wielu spraw z tym związanych, właśnie nastawienia społecznego i nie tylko, wyciszenia pewnych sporów politycznych i tu to jest główna jakby główna rzecz, w którą się powinniśmy kierować i to te rzeczy uważam, że w tym momencie są najważniejsze. To jest dokładnie to, o czym mówi nam profesor Soskin, który zapamiętałem takie zdanie, kiedy mówił publicznie, w zasadzie tak jak ty w Polsce, on na Ukrainie, że wojna jest tu za progiem. Wielu mu nie dowierzało. 15 lutego wyjechał z Ukrainy, a niemal 25 rosyjskie czołgi byłyby w Kijowie, gdyby nie wysadzono mostu w Irpieniu i nie dokonano paru innych akcji. Można powiedzieć, że ta rzeczywistość dramatycznie przyspieszyła i w 2 tygodnie zmieniło się absolutnie wszystko, od momentu jego wyjazdu do momentu wybuchu tej wojny. Jednym słowem, dobrze już było, ale przed nami trudny czas. Proszę Państwa, będziemy rozmawiać o tym, co nas czeka, co się już wydarzyło, o tym, co jest tuż pod powierzchnią, nie tylko na wierzchu, bo dzięki gigantycznej pracy głównie Tomasza, który wykonał przy tej pracy wielką, wielką, wielką rzecz, wielką robotę, kopiąc bardzo głęboko i rozstawiając sieci bardzo szeroko, w książce pod tytułem Nie nasza wojna rzeczywiście dotarliśmy do rzeczy, które pokazują, co naprawdę dzieje się na Ukrainie, co grozi nam, dokąd to zmierza, w jakiejś mierze także to, co z nami będzie. Jeżeli Państwo możecie nas wesprzeć, to bardzo prosimy o to, abyście sięgnęli do zrzutki, gdzie prosimy o to, byście pomogli nam Państwo rozwijać nasz kanał, bo w tym kanale chcemy pójść dalej, znacznie mocniej, ale to jest możliwe tylko z Państwa pomocą, a więc prosimy o subskrybowanie, a także o wsparcie tych, którzy mogą i uznają, że warto. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.